Siema, z tej strony Wezif. Jeszcze tak przed chwilą zapraszam was do zostawienia łapki w górę, suba dzwonem, do wejścia mojego Instagrama, Wezwity, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Także zapraszam do kliknięcia w ten czerwony guzik tam na dole, do zostawienia łapki w górę, ponieważ jest to powrót Fortnite'a na kanał, więc fajnie by tutaj było zobaczyć takie na przykład, no nie wiem, 100 albo 200 łapek w górę. Fajnie by było również, abyście zasubskrybowali ten kanał wraz z dzwoneczkiem, no i każdy komentarz o treści Fortnite serduszkuję. Oprócz tego, no to życzę wam wszystkim wesołych świąt, no i naprawdę życzę każdemu tutaj po kolei wesołych świąt, aby po prostu się wam spełniały wasze marzenia. No a jeśli wy chcecie mi życzyć wszystkiego najlepszego, no to możecie mi na przykład wpisać kod Wezif w sklepie Fortnite. Naprawdę byłoby mi serio mega miło, jeśli byście wpisali ten kod. Zapraszam również do zostawienia łapki w górę, suba dzwonem, zapraszam na mojego Instagrama Wezifity, ponieważ jest tam nowe zdjęcie. No a dzisiejszy odcinek naprawdę ciekawy, ponieważ między innymi w nim troszeczkę o darmowych V-dolcach. Także naprawdę, no jest to myślę, że jeden z ciekawszych odcinków na moim kanale. Także zapraszam oczywiście do oglądania. Dobra, więc likerzy informują, że do Fortnite ma powrócić jedna z bardziej oczekiwanych miejscówek. No i będzie ona oczywiście w troszeczkę zmienionej formie. No i osoby, które mega się interesują fabułą Fortnite'a, będą na pewno zadowolone powrotem tej miejscówki, ponieważ do gry ma wrócić Grotto, czyli po prostu tak naprawdę po polsku to miejscówka się nazywała Grota. No i jest to jedna z ulubionych miejscówek graczy, którzy się interesują fabułą na pewno. No i generalnie Hypex przekazuje, że może ona wrócić w jakieś 6-7 tygodni wyzwań, coś takiego. Jednak nic nie jest potwierdzone, no oczywiście jest to leak, no i nie należy tego traktować tak jako 100% wiadomość po prostu, no bo jest to oczywiście leak, to nie będzie potwierdzone nigdy, no bo to jest wyciek. No ale raczej się tak wydarzy po prostu, bo Hypex raczej jak coś mówi, no to tak jest. Także raczej po prostu będziemy mieli powrót tej miejscówki w okolicach 18 stycznia, coś takiego. Także coś koło tego myślę, że możecie się spodziewać powrotu tej miejscówki, także naprawdę by było fajnie, mega w sumie by było fajnie, jakby Grota sobie powróciła. Była to naprawdę ciekawa miejscówka, no i naprawdę dużo ciekawych rzeczy tam się również działo na tej miejscówce. A z tego co widać, no to Epic pokaże, co potrafi po urlopie, ponieważ w 7 tygodniu wyzwań będziemy mieli 4 urodziny. Ale nie Fortnite'a, bo 4 urodziny wykrzywionych wież. No i wtedy ta lokacja może również powrócić. No i całe zamieszanie z UR, wszystko w kółko, no i tak dalej. No generalnie taka lokacja może powrócić, także mogą powrócić dwie miejscówki, czyli Grota i oczywiście Tilted Towers, i mogą na przykład być one połączone w jedną miejscówkę, coś takiego. Na pewno by była to ciekawa opcja, no i ja z chęcią bym takie coś zobaczył. Także dajcie znać w komentarzach po prostu, co o tym sądzicie, ponieważ ja nie mogę się doczekać, naprawdę jest to ciekawy pomysł. No i ja jestem po prostu ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało, ponieważ naprawdę brzmi to mega interesująco. No i nie mogę się doczekać, aż wszystko to się pojawi w Fortnite, ponieważ na pewno to będzie interesujące. A teraz przejdźmy do kolejnego newsa. A jak to wygląda ze śniegiem w Fortnite? No bo jak pewnie wiecie, no to w Fortnite pojawił się śnieg. No i generalnie no to zawsze po prostu jak się pojawiał śnieg, no to są głosy za tym śniegiem oraz przeciw. No po prostu dużo osób narzeka, że ich bolą oczy od śniegu, od tego jak jest jasno na mapie, no i po prostu od tego ich bolą oczy. No i dużo osób właśnie tak mówi. Jednak w sprawie śniegu likerzy podali już kilka różnych informacji jak do teraz. No i jedni twierdzą, że śnieg się nie roztopi, no a nagle zmienią zdanie, no i jednak, no po prostu niedługo będzie brak śniegu, także no po prostu nie mogą się tak trochę zdecydować. Jeszcze wczoraj Hypex nam zasugerował, że prawdopodobnie, no to już na dniach będziemy mieli nowy etap śniegu na wyspie. Dzisiaj publikuję za to etapy, jak ten śnieg będzie się roztapiał, no i jak to w końcu będzie wyglądało. Czyli wychodzi, że jesteśmy na etapie, że wszystko się roztopi. Powinno przynajmniej. No i cały proces ma rozpocząć się 7 stycznia, no i dotychczasowe zaniki śniegu, no to prawdopodobnie były błędem, jakby nic celowo nie zostało na razie wprowadzone, no i Epic raczej nie zamierza zmieniać planów, no a Leaker pisze, że wygląda to na to, że cały śnieg niestety się stopi, no i Epic już raczej nic nie zmieni w następnej aktualizacji. Więc no generalnie, no to prawdopodobnie od 7 stycznia wszystko się będzie roztapiało. Także co, no generalnie
generalnie no to pewnie z jednej strony spoko, z drugiej nie. Także dajcie znać, czy wolicie właśnie jak mamy śnieg na mapie w Fortnite, czy nie. Dajcie koniecznie znać, ponieważ w sumie jest to interesujące, czy właśnie jesteście zwolennikami śniegu, czy raczej jego przeciwnikami. Mi obecnie on jest chyba obojętny, w sensie nie jestem ani za, ani przeciw, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo. Mnie jakoś nigdy oczy od tego bardzo nie bolały. Także co, no dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym śniegu, ponieważ w sumie zawsze on był mi tak trochę obojętny, w sensie spoko jak jest, obojętnie jak go nie ma, więc no po prostu fajnie jakby był na przykład na tydzień, no ale jakby miał być dłużej, no to jest to serio mi obojętne, ponieważ za dużo mi on nie zmienia po prostu w grze. Także co, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No według mnie jest taka opinia, jaką ja powiedziałem, czyli jest mi po prostu on obojętny, ale na pewno jest to jakieś tam urozmaicenie, jednak tak na stałe, no to po prostu by na mnie jakiegoś żadnego wrażenia nie robił. Także co, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a teraz myślę, że możemy przejść do kolejnego newsa. Dobra, a więc generalnie teraz chyba wam przedstawię najbardziej ciekawą rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem odnośnie Fortnite'a, ponieważ istnieje sobie stronka, która się nazywa FN Zone, no i generalnie, no to jest to Fortnite Zone, no i spokojnie, nie jest to żadna stronka typu darmowe w Faudolce czy coś takiego, jakby spokojnie, to jest coś innego, ponieważ generalnie jest to coś serio działającego i polega to na tym, że jak mieliście konkursy YouTuberów, no to teraz macie od tego stronę po prostu. Generalnie jest tutaj stronka po prostu jednego takiego gościa, który sobie ma konto na Twitterze, no i on sobie stworzył stronkę, na której stwierdził, że z tego co pamiętam, no to w 7 dni rozda po prostu 7 różnych nagród, no i jedyne co trzeba zrobić, no to zaobserwować go na Twitterze, no a na stronie trzeba podać swój nick z Twittera, no i on powinien was oznaczyć, jeśli wygracie na Twitterze, no i po prostu powinniście się odezwać do niego po nagrodę. No i mam tutaj naprawdę ciekawe po prostu nagrody, takie jak 1000 fałdolców, pakiet 5000 fałdolców, pakiet skinów, kolejne 5000 fałdolców i to będzie z tego co pamiętam jutro, ponieważ dzisiaj na Wigilię mamy skinki, za to pojutrze powinno być 2800 fałdolców, no a potem powinno być na końcu 5000 fałdolców, no i generalnie no to naprawdę mamy tutaj ogrom fałdolców, no bo w sumie no to mamy tutaj, no z tego co pamiętam, prawie 20 tysięcy fałdolców i dwa pakiety skinów, także są to ogromne nagrody, no i rzeczywiście to jest taki coś jak konkurs, no i po prostu, no nie jest to taki typowy konkurs na YouTubie, ponieważ mamy od tego stronkę, no ale jest to po prostu wszystko sprawdzone, nie jest to oficjalne od Epika, no ale jest to za to stronka, na której można coś rzeczywiście wygrać, no bo jest to po prostu zwykły giveaway, także naprawdę jest to ciekawa opcja, no i co, wydaje mi się, że naprawdę fajnie zgarnąć sobie takie 10 tysięcy fałdolców, no w sumie 20 tysięcy prawie, no, także myślę, że naprawdę fajny protip z tą stronką, także co, zapraszam do zostawienia łapki w górę, suba dzwonem, do wejścia na mojego Instagrama, łazywyty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie w Fortnite. Jeszcze raz życzę każdemu wesołych świąt, zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ jest to ogromny Fortnite powrót, także co, no zapraszam do zostawienia tej łapki w górę. No właśnie, a propos Fortnite'a, no to polecam napisać w komentarzu Fortnite, a ja wam przywinam serduszko, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi, także kliknijcie w ten czerwony guzik tam na dole. No i co, myślę, że to już będzie powoli koniec tego odcinka, także dajcie znać, jak wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz suba dzwonem, a jeśli już oczywiście będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć!